wiecznym, przestrzeni, z których czerpał najobficiej, odżywiając swój młodzieńczy głód nowości. Zanim jednak przejdziemy do sztuki mu współczesnej, musimy podkreślić, iż osadził on swoją secesję na bardzo mocnym gruncie sztuki dawnych mistrzów, której łaknął i nieodmiennie podziwiał w czasie swoich podróży po Europie. Z tych klasyków na całe życie pozostali w nim Rembrandt, Tycjan, Velázquez. Natomiast spotkania ze sztuką nową miały miejsce poprzez różne ośrodki i kręgi artystyczne. Na tym slajdzie prezentuję Państwu, jakby sygnalizuję, z jakich źródeł te inspiracje pojawiały się. Od 1898 roku, czyli od momentu, kiedy Stanisław Przybyszewski przyjeżdża do Krakowa, staje się postacią aktywną na gruncie polskim, przenika do Krakowa, a tym samym jakby do wrażliwości artystycznej Wojciecha Weissa, jakby cała tajemnica sztuki Muncha, sztuki Wigelanda. I niewątpliwie jest on nią zafascynowany. Z Przybyszewskim współpracował bardzo blisko, razem jakby współtworzyli czasopismo Życie, więc nie było możliwości, żeby wspaniałe teksty Przybyszewskiego na temat tych skandynawskich artystów mogły być dla Wojciecha Weissa obojętne. Drugie źródło inspiracji, wątpliwe jeszcze na tym etapie, to była sztuka francuska. Trzecim źródłem była sztuka japońska, którą poznał zarówno poprzez swoje pobyty w Paryżu, jak też przez działalność propagatorską Feliksa Jasińskiego, który, jak wiemy, mieszkał w tym okresie w Krakowie. Do Paryża Wojciech Weiss wprawdzie po raz pierwszy jedzie w 1897 roku, jeszcze jako student Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, ale ten najintensywniejszy dla niego okres pobytu w stolicy Francji to są lata 1899-1900. I teraz bardzo interesującym jest, jak wyglądała jego reakcja na sztukę współczesną. Dlatego, że jakby myśląc bezpośrednio, próbując ocenić jego twórczość, odnajdujemy w niej, można powiedzieć, i ślady Toulouse-Lautreca, i ślady Degasa, i ślady impresjonistów. Natomiast proszę zobaczyć, że on tą sztukę w czasie tych swoich pierwszych pobytów w Paryżu odrzucał. W 1897 roku, wprawdzie nie w liście bezpośrednim, ale we wspomnieniach z tego czasu pisał: Renoir był dla mnie za słodki, Signac za poprawny. Jeden tylko pejzaż Moneta zainteresował mnie i to głównie fakturą, grubo kładzioną farbą. Nie jechałem do Paryża po impresjonizm. Chciałem zobaczyć Louvre. Courbetowi zawdzięczam wiele. Natomiast w liście z 1899 roku pisze: sztuka francuska obecna to tapicerstwo. Tu się zastanawiałam, czy pisał o nambistach, czy pisał o impresjonizmie, czy o czymś jeszcze. Bardzo mnie to jakby zainteresowało, to określenie, jakby zbliżające sztukę do rzemiosła. Nic mnie z nią nie wiąże. Jestem od niej o miliony mil odległy. To jest czas ten, kiedy maluję autoportret z maskami. Jakby zupełnie odcina się od współczesności. W 1900 roku w liście pisze: otwierają wystawę najciekawszego rzeźbiarza francuskiego, Rodena. Muszę widzieć. Czyli jakby tutaj pochwała jest tylko dla i akceptacja dla jednego rzeźbiarza francuskiego. Natomiast znowu we wspomnieniach, czyli to jest 50 lat później, jakby troszeczkę zweryfikowane spojrzenie na to, co było, pisze: współczesność jaka inna, jaka pociągająca młodych. Cyganeria, bodleryzm, satanizm, kobieta jako szatan, kobieta robsowska, Goya. Wówczas najbardziej podobał się Piwi de Chavannes. Fresk, forma giottowska, technika prawie żadna, obraz popielaty. Drugim artystą był Moreau, którego wielbiono. Jakby bezpośrednio po pobycie w Paryżu wyjeżdża Wojciech Weiss do Włoch. W 1901 roku jedzie do Florencji, gdzie studiuje w Scuola Libera del Nudo,
Natomiast w 1902 roku wyjeżdża do Rzymu, gdzie studiuje w Scuola Libera del Modello Vivente. W jego wypowiedziach, w licznej, bardzo pięknej korespondencji z Włoch, nie znajdziemy śladu reakcji na współczesną sztukę włoską. Być może, że ze sztuką włoską w jakiś świadomy sposób mógł się spotkać w salach w Wiedniu, w salach secesji, gdzie wystawiał między innymi Segantini. Natomiast tutaj z jego pobytu włoskiego nie ma z tego śladu. Natomiast nawiązuje do sztuki renesansu, do sztuki antycznej. Z Florencji pisze w ten sposób. Dużo czasu poświęcam gapieniu się na starych mistrzów. Z Doliny Arno, gdzie leży Florencja, wznoszą się wzgórza o przedziwnych konturach i niepokalanym błękicie. Wszędzie, gdzie spojrzeć, tło jak z fresków. Wyobraźnia uzupełnia figury. Natomiast Rzym bardziej jakby pobudza go tą jakby legendą starożytnego pogańskiego Rzymu. W 1902 pisze w liście, dotychczas żyję w atmosferze pogańskiego Rzymu. Również z tej perspektywy patrzy na krajobraz. Wieczorem, kiedy samotne kolumny toną we fioletach, kiedy dziwny jakiś grobowy smętek rozpościera się na niegdyś żywym forum. I dalszy ciąg narracji. Kolejny tekst. Byłem wczoraj na nabożeństwie w Bazylice Świętego Piotra. Warto zobaczyć głowy dostojników kościoła, zupełnie typy z upadającego Rzymu pogańskiego, tyle sybarytyzmu, kokieterii i chytrości. Jacy oni są dalecy od swego mistrza z Nazaretu. I w końcu inspiracja z kręgu sztuki skandynawskiej. To zestawienie slajdów identyczne z tym, które pokazał wczoraj Łukasz Kosowski, ale no jakby aż prosi się, żeby te dwa wielkie dzieła ze sobą pokazać. Wielka rola propagatorska Stanisława Przybyszewskiego, który w 1894 roku napisał znakomity tekst o Munchu Psychischer Naturalismus, które było częścią publikacji Das Werk des Edward Munch i później przedrukowana w 1898 roku, kiedy Przybyszewski objął życie, jako tekst Na drogach duszy Edward Munch i Gustav Wiegeland. To fantastyczne zestawienie poprzez Przybyszewskiego, wielkiego artysty polskiego i skandynawskiego, nastąpiło dzięki Muzeum Literatury w Warszawie i kuratorowi Łukaszowi Kosowskiemu, który zorganizował wystawę Totenmesse Weiss Munch Przybyszewski, która była również pokazana w Munch Museet w Oslo w 1996 roku. Zresztą jest to też taki punkt przełomowy, kiedy historycy sztuki z zachodniej Europy zaczynają przyrównywać Wojciecha Weissa do Muncha. Ale powróćmy do Wiednia, dlatego że już tu mam podsuniętą karteczkę, że połowę czasu już mam za sobą. W Wiedniu Weiss pojawia się po raz pierwszy w 1897 roku, czyli jeszcze jako uczeń Szkoły Sztuk Pięknych. W pocztówce do ojca pisze jedynie tyle. Przyjechałem do Wiednia, cudowna pogoda, ciepło, drzewa owocowe w kwiecie, nawet kasztany już kwitną. Zdrowi, cali, wyjeżdżamy dalej, całuję rączki, Wojtek. Natomiast potem następuje kolejny rok, 1898, który jest dla artysty szalenie ważnym rokiem, a również jest to rok przełomowy dla sztuki młodej w Wiedniu, bo 1897 to jest utworzenie się secesji wiedeńskiej, 98 od stycznia zaczynają wychodzić pierwsze numery czasopisma Versacrum. Natomiast co się dzieje w Krakowie? Wojciech Weiss kończy studia w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W lutym zostaje nagrodzony złotym medalem. W marcu otrzymuje prawo malowania w tak zwanej pracowni mistrzowskiej pod kierunkiem profesora Leona Wyczółkowskiego do czerwca 1899 roku i w październiku wyjeżdża do Paryża. Jego obraz Melancholik, który tutaj jest reprezentowany, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, zostaje wybrany na wystawę sztuki, natomiast sam Weiss zostaje zaproszony na członka towarzystwa. Było to wielkie wyróżnienie, dlatego że członkami sztuki byli przede wszystkim uznani profesorowie, natomiast on jakby wchodzi w szeregi sztuki, będąc jakby studentem kończącym dopiero naukę.
W końcu w tymże samym roku 1898 do Krakowa przyjeżdża Stanisław Przybyszewski i Weissa angażuje do grona współpracowników w przejętym czasopiśmie Życie. Wiedeń końca wieku, który geograficznie i politycznie w sensie negatywnym, ale i pozytywnym, był mu najbliższy i najbliższy Krakowowi, w którym mieszkał i w którym uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych, musiał również silnie na niego oddziaływać, chociaż o tym historycy sztuki milczą. W żadnej z dotychczasowych monografii wiedeńskie konteksty artystyczne Weissa nie zostały przywołane ani omówione. Dlatego też tłumaczę się z tytułu mojego wystąpienia, nowa przestrzeń artystycznego dialogu, bo przecież nie można odkrywać czy nadawać miano nowości rzeczom oczywistym. I w tej chwili pokazuję Państwu, to jest rękopis z momentu oderwania się artystów austriackich właśnie z Kunstlerhausu i zbudowanie listy członków secesji wiedeńskiej. W pierwszym tutaj jakby słupku, mniej więcej w połowie przy zagięciu kartki znajduje się Pochwalski, profesor mieszkający w Wiedniu. To jest jeden członek założyciel, natomiast w ostatnim słupku znajduje się Julian Fałat, malarz z Krakowa. To było dwóch artystów, którzy byli jakby zaczynem powstania secesji wiedeńskiej. I za nimi jakby poszło to zaproszenie ogromnej ilości, stosunkowo ogromnej ilości polskich artystów należących do sztuki, do secesji, która miała 48 członków, w tym 10 Polaków. Więc to jest jakby w proporcjach, jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam możliwość zaprezentowania Państwu pierwszego rocznika czasopisma Versacrum, w którym znalazł się statut secesji. I tu chciałam wydobyć pewne bardzo ważne postulaty. Mianowicie zależało im na tym, aby poprzez to ugrupowanie wzrosła artystyczna wrażliwość w Austrii. Sztuka ma być oddana celom czysto artystycznym. Należy nawiązać owocne kontakty z wiodącymi artystami zagranicznymi, zainicjować niekomercyjny system wystaw Austrii, promować sztukę austriacką na wystawach zagranicznych, wykorzystywać najważniejsze osiągnięcia artystyczne poza granicami Austrii w celu stymulacji własnej sztuki. W styczniu 1898 roku wychodzi pierwszy numer czasopisma Versacrum z ilustracją, z grafiką Alfreda Rollera na okładce, która przedstawia drzewko, młode drzewko, które korzeniami bardzo mocnymi rozsadza donice. To jest jakby symbol tego secesji, tej ogromnej siły młodych, która teraz jakby wkracza na scenę. Czasopismo Versacrum było wydawane do 1903 roku, początkowo jako miesięcznik, potem jako dwutygodnik i było wydawane w nakładzie 500 egzemplarzy jako pismo elitarne szalenie, rozprowadzane przede wszystkim pomiędzy członkami secesji. W jaki sposób trafiło ono w ręce 23-letniego absolwenta Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Niemniej jednak w zbiorach rodziny artysty zachował się prawie cały rocznik tego czasopisma. W pierwszym numerze znalazł się tekst Maxa Burkharta, dyrektora Teatru Miejskiego w Wiedniu, nowatora jakby w swoim postępowaniu, który wprowadził na deski Teatru Wiedeńskiego nową literaturę europejską, ale w 1898 w styczniu został zwolniony z tej posady. Natomiast on napisał tekst jakby tłumaczący, co to w ich wyobrażeniu, co oznaczało słowa secesja i czym miało być Versacrum. Tutaj pozwolicie Państwo, że przytoczę Wam ten tekst, który nie jest w literaturze polskiej w ogóle cytowany. Mam 2 minuty.
Kiedy w starożytnym Rzymie napięcia wywołane trudnościami gospodarczymi osiągnęły punkt szczytowy, zdarzyło się, że część ludu przeprowadziła się na świętą górę, Mons Sacer, to co już do czego się na wstępie mojego referatu odwoływałam. Grożąc starej ojczyźnie i szacownym ojcom miasta, że pod ich bokiem zbuduje drugi Rzym, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania, to nazywano secesio plebis. Czcigodni ojcowie miasta byli ludźmi roztropnymi, wysłali do secesjonistów zacnego pośrednika, obiecali wiele, dotrzymali niewiele. I tak zakończyła się secesio plebis. W Wiedniu troszkę dłużej trwała. I na kolejnej stronie tego tekstu jest jakby akapit dotyczący Versacrum. Kiedy jednak ojczyźnie zagrażało wielkie niebezpieczeństwo, to cały lud poświęcał wszystko, co żyje, co narodzi się w najbliższą wiosnę, by złożyć bogom jako świętą ofiarę wiosenną Versacrum. A kiedy urośli ci, którzy urodzili się w czasie świętej wiosny, wtedy młodzieńców gromada wyruszała ze starego miasta ojczystego w obce strony, aby o własnych siłach i mając własne cele utworzyć nową wspólnotę. Przywołanie tradycji starożytnego Rzymu i obrzędu świętej wiosny miało miejsce w 1898 roku. W tym czasie argumentacja ta przenika do piśmiennictwa polskiego, między innymi do krakowskiego Życia jeszcze przed rządami Przybyszewskiego i przywołana zostaje między innymi przez Rudolfa Starzewskiego, dla którego Mons Sacer to salony odrzuconych. On również wskazuje, że secesjonistami nazywano, było to modne słowo, którym krakowska publiczność nazywała tych, którzy wystawiali w towarzystwie sztuka. W roku 1898, chyba zatem nie bez przyczyny, pojawia się w twórczości Weissa cykl obrazów krążących wokół tematu wiosny, wyraźnie inspirowanego jakimiś przywoływanymi rytuałami. I wydaje mi się, że to połączenie tego, co działo się w Wiedniu i tego pomysłu jakby Versacrum, tej idei, musiało zainspirować Weissa, dlatego że zbieżność w datach no jest zupełnie niezwykła. Tu jest 98 i tu jest 98 rok i zobaczycie Państwo, jak licznie on ten temat jakby eksploatował. Wracał do tego tematu, tych młodzieńców osadzonych w wiosennym krajobrazie z rekwizytami wiosny, czyli z tymi gałązkami, w których jakby jest zaczyn życia, zaczątek życia. Na tym slajdzie jego obraz, który znajduje się na Galerii Muzeum Narodowego w Warszawie, jest zestawiony z ilustracją Józefa Engelharta, która była właśnie przy tekście Burckhardta mówiącego o Versacrum. I kolejne przedstawienia właśnie tego jakby młodzieńczych narodzin do życia. Proszę się nie sugerować niektórymi tytułami, bo myślę, że Chłopiec na tle parawanu, to jest obraz, który znajduje się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku, jest to tytuł dodany jakby roboczy w kolekcji, natomiast nie sądzę, żeby to był tytuł oryginalny. Natomiast chciałam zwrócić Państwa uwagę na ten mały obraz tutaj z tym dzidziusiem trzymanym przez matkę na kolanach, który trzyma pędzel w ręku. On był reprodukowany w Życiu Przybyszewskiego, również pod tytułem Wiosna. Ponieważ czas bardzo ucieka, proszę pozwolić, że na temat tej wiosny, to znajdziecie Państwo w literaturze, przede wszystkim u profesora Juszczaka, znakomite omówienie tego tematu, jak również przywołanie jako analogii pastelu z Muzeum Narodowego w Warszawie i twórczości Ferdynanda Hodlera. Jednym z głównych ilustratorów i projektantów Versacrum był Koloman Moser. On stworzył taką grafikę Versacrum. Ja jako analogię tutaj pokazuję Państwu obraz Wojciecha Weissa, podobny jakby w charakterze, ale nasycony ekspresją w sposób zupełnie nieporównywalny. Poprzez Versacrum Wojciech Weiss mógł spotkać się, czy jakby zaczerpnąć inspirację z twórczości Gustawa Klimta. To jest zestawiony portret Dagny Przybyszewskiej z rysunkiem Klimta, który był reprodukowany na łamach tego czasopisma. Następnie rysunek Chódź Wojciecha Weissa i bardzo podobny motyw
postaci kobiecych, jakby płynących we wodzie, ale również bez tej ekspresji namalowany przez Klimta. Również pewna zbieżność formalna znajduje się pomiędzy projektami winiety do czasopisma Życia, do tej winiety, która najprawdopodobniej przyczyniła się do tego, że cenzura zdjęła numer w 1900 roku i zestawienie z rysunkiem Muncha, Klimta, ale znacznie późniejszym, bo proszę spojrzeć, 1908 rok. W końcu Fryz Beethovena, też 1908 rok i znacznie wcześniejszy obraz Weissa, gdzie postać męska w całym układzie formalnym, jak i idea obrazu jest bardzo do siebie zbliżona. Poprzez Versacrum Wojciech Weiss również mógł się spotkać z założeniami artystycznej fotografii, która była bardzo szeroko promowana przez Camera Club w Wiedniu. I między innymi została zreprodukowana fotografia Einbecka, przedstawiająca dwóch chłopców w plenerze. I teraz proszę spojrzeć, jak to jest bliskie fotografią wykonanym przez Wojciecha Weissa do jednego z jego najsławniejszych obrazów z tego okresu, czyli do obrazu Maki. To są dwie fotografie, które zachowały się i które były niewątpliwie studiami przygotowawczymi do tej wspaniałej kompozycji. I kolejne zestawienia z fotografii Weissa i fotografii reprodukowanych w wiedeńskim czasopiśmie. Tutaj jest inna fotografia, która również była punktem inspiracji do znanego obrazu Mielizna, przedstawienie takiego zakola rzeki w Strzyżowie, gdzie wyjeżdżał na wakacje. Poprzez Versacrum Weiss na pewno również spotkał się z ideą plakatu artystycznego, dlatego że znowuż w tym samym 1898 roku pojawiają się jego najlepsze realizacje plakatowe, przede wszystkim plakat Raut artystyczny w sali Sokoła. W 1906 roku Wojciech Weiss zostaje zaproszony na członka zwykłego wiedeńskiej secesji. I a propos identyfikacji obrazów, które brały udział w wystawie, pokazuję Państwu dwa, które na pewno są tymi, a nie innymi obrazami, czyli Przyjaciółki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Im Lampen Licht. Dla nas jest to obraz znany jako portret ojca z cygarem. W 1908 roku Weiss odchodzi z secesji wiedeńskiej i przechodzi do Hagebundu. Jest zaproszony do wzięcia udziału w wystawie razem z artystami należącymi do Hagebundu, ale wcześniej bierze udział w wystawie sztuki, która, jak mówiła pani Dorota Kudelska, miała miejsce właśnie w gmachu Hagebundu. To jest katalog z tej wystawy z litografią Wyspiańskiego na okładce. Natomiast w środku jeden ze zidentyfikowanych obrazów, czyli pastel przedstawiający żonę Wojciecha Weissa w Kalwarii, znajdujący się w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Zaraz po wystawie sztuki, miesiąc później, odbyła się wystawa łącząca Hagebund, to już jest przedostatni slajd, Hagebund, Manes i sztukę. I tam pokazał sławny obraz Altana, który jest również reprodukowany w katalogu. Proszę Państwa, udało mi się w lecie zeszłego roku wyrwać się na tydzień do Wiednia. Nie w celach bardzo naukowych, bardziej turystycznych, niemniej jednak zależało mi bardzo, żeby odwiedzić te muzea, w których jest prezentowana sztuka tego okresu, o której mówimy. Zwiedziłam między innymi przepiękne Leopold Muzeum, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie i gdzie pokazana jest sztuka jakby z okresu wiedeńskiej secesji. Katalogi, plakaty, obrazy, fotografie, archiwalne. Nie znalazłam śladu polskich artystów. Jest to bardzo przykre, dlatego że 1/4 stanowiliśmy my jakby w tym ugrupowaniu. Serdecznie dziękuję.